skupić się na temat niezrealizowanych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość bardzo często mówi o tym, że pomaga, bardzo często mówi o tym, że podwyższa wynagrodzenia, szczególnie w tym trudnym czasie szeroko rozumianemu sektorowi finansów publicznych. I taką jedną z grup, którym bardzo często się chwalą, to grupa nauczycieli, że w tym trudnym czasie dają pieniądze na podwyżki. Co prawda te podwyżki nie są duże, nie są wystarczające, nie są oczekiwane przez nauczycieli, ale jednak są to jakieś podwyżki. Mówił o tym premier Morawiecki, mówi o tym prezes Kaczyński, mówi wreszcie o tym minister Czarnek. Ale my na przykładzie Łodzi chcemy pokazać, jak jest naprawdę. Minister Czarnek podejmuje w Warszawie decyzję, mówi, jaka będzie ta podwyżka, po czym rozdaje pieniądze publiczne w formie subwencji do poszczególnych samorządów, bo to tak finalnie płatnikiem tych podwyżek jest samorząd. I w przypadku Łodzi na podwyżki brakuje 17 milionów złotych. Czyli minister Czarnek mówi tak: drodzy nauczyciele, daję wam podwyżki, nie daję na to wystarczającej ilości pieniędzy, i mówi do samorządowców: teraz sobie proszę poradzić samemu. No przecież nie musimy się oszukiwać i nie musimy nikomu tłumaczyć, w jakiej trudnej sytuacji finansowej są polskie samorządy. I jeżeli do tej trudnej sytuacji finansowej, to są koszty ciepła, koszty energii, teraz dochodzą niedobory, dodatkowe niedobory, jeżeli chodzi o finansowanie edukacji, to tak naprawdę sytuacja jest opłakana. Z czego samorządowcy mają zrezygnować, żeby tak na dobrą sprawę nie musieli ponosić dodatkowych kosztów za ministra Czarnka? My przygotowaliśmy dzisiaj z panią prezydent Małgorzatą Moskwą-Wodnicką wystąpienie do pana premiera Morawieckiego, żeby pan premier Morawiecki, który dzisiaj rusza w Polskę na polecenie Jarosława Kaczyńskiego, wyszedł do nauczycieli, spotkał się z samorządowcami i powiedział im twarzą w twarz, skąd oni mają wziąć pieniądze. Skąd te samorządy mają wziąć pieniądze, żeby pokryć te niedobory. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że od kilku miesięcy leży w Sejmie projekt ustawy Lewicy, który jednoznacznie rozdziela kompetencje budżetu i Skarbu Państwa od samorządu, i my chcemy, żeby płatnikiem wynagrodzeń był tylko i wyłącznie Skarb Państwa. Nie chcemy, żeby było takiej sytuacji jak dzisiaj, że pani prezydent Zdanowska, pani prezydent Moskwa-Wodnicka będą się dwoiły, troiły, zastanawiały się, z czego zrezygnować, żeby wypłacić nauczycielom te skromne, ale jednak podwyżki. Gdyby nasza ustawa weszła w życie, to pani prezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka dostałaby dokładnie 100% zapotrzebowania na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników edukacji i nie miałaby żadnego zmartwienia. Sytuacja byłaby jasna. Skarb Państwa płaci budżet państwa za wynagrodzenia, a samorządy utrzymują infrastrukturę, robią remonty, pozyskują pieniądze. I na koniec, gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości ściągnął pieniądze z Unii Europejskiej, gdyby były pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, dzisiaj Łódź miałaby dodatkowe miliardy na inwestycje. A tak musi radzić sobie sama i musi radzić sobie jeszcze z niekompetencją i totalną indolencją polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego składamy ten wniosek, składamy tę interwencję i żądamy od pana premiera Morawieckiego zwiększenia subwencji edukacyjnej, żeby nie doić samorządowców, którzy i tak mają bardzo, bardzo trudną sytuację finansową. Szanowni Państwo, tak jak poseł Tomasz Trela przekazał, będziemy składać tą interwencję. Ja również w tym tygodniu złożyłam i skierowałam pismo do ministra Czarnka z wyjaśnieniem, a wręcz z żądaniem, aby zwrócić nam te 17 milionów złotych, dlatego że zostaliśmy zaskoczeni, że to rozporządzenie, te przepisy weszły 23 lutego, a wypłacamy już od 1 marca podwyżki dla nauczycieli, te 7,8%, ale z wyrównaniem od stycznia. Nie zapytał się minister, myślę, że żadnego samorządowca, czy my mamy na to środki finansowe. Jeśli chodzi o same wynagrodzenia w Łodzi, to 940 milionów złotych. 940 milionów, które w 100% powinny być pokryte subwencją oświatową. Subwencją, o której zresztą minister Czarnek w całej Polsce na konferencjach, wywiadach mówi, że
subwencja jest podwyższona. Rzeczywiście, ona jest wyższa, natomiast koszty, które rosną, jeśli chodzi o wydatki na edukację, są nieproporcjonalne do tej subwencji, bo same wydatki w Łodzi na edukację to 1,5 miliarda złotych. My dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że na same wynagrodzenia nie otrzymaliśmy wystarczającej kwoty. Mamy dodatkowe sprawy do rozwiązania, jeśli chodzi o edukację w Łodzi, chociażby remonty, które musimy zabezpieczyć, przygotowanie szkół średnich do naboru wrześniowego, gdzie będziemy mieli więcej ponad 2000 dzieci. Również tutaj będą dodatkowe koszty, dodatkowe sale, żeby przygotować nabór, więc tych problemów jest bardzo dużo, a wynika z tego, że minister Czarnek mówi głośno, że daje podwyżki, a z drugiej strony samorządy mają te obietnice realizować. Pokazujemy dzisiaj, dajemy jasny sygnał z Łodzi, że to nie jest prawda, że mamy te pieniądze na podwyżki dla pracowników edukacji. Jeśli będzie konieczność, będziemy szli na drogę sądową, domagać się tych roszczeń i brakującej kwoty. Dziękujemy. Jeśli są pytania, to... No skutek jest taki, że zdaje się mija 676 dzień bez pieniędzy z Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość błagało nas o to, żebyśmy nie gmerali przy tej ustawie o Sądzie Najwyższym, bo wszystko było dogadane podobno z Komisją Europejską, podobno z prezydentem, nie miało być żadnego problemu. A dzisiaj widzimy, jaki jest problem. W Trybunale, paratrybunale konstytucyjnym jest walka dwóch zwaśnionych grup, grupy Ziobry i grupy Kaczyńskiego i ani im się marzy rozwiązać tego konfliktu, bo im po prostu nie zależy na tych pieniądzach. Oni nie chcą tych miliardów na inwestycje, bo oni wolą walczyć o swoje polityczne stołki. Dopóki Jarosław Kaczyński nie dogada się ze Zbigniewem Ziobro, Polska nie dostanie ani jednego euro. Ani jednego euro dla samorządowców, dla przedsiębiorców i dla obywateli, bo Kaczyński woli się tarmosić ze Zbigniewem Ziobro, pokazywać, kto ma rację, kto jest fajniejszy, kto jest lepszy, a tak naprawdę nie zależy im na przyszłości rozwoju Polski. To jest zresztą rzecz bez precedensu. Od 2004 roku to pierwszy raz taka władza, która nie sięga po pieniądze, które leżą na wyciągnięcie ręki. Tam są bezzwrotne dotacje, nisko oprocentowane pożyczki, kredyty właśnie na rozwój naszego kraju. Ten, kto nie chce tych pieniędzy, jest antyobywatelem, antydemokratą i nie zależy mu na rozwoju Polski i przyszłości Polek i Polaków. Tak, dokładnie tak, dlatego że tam mamy przecież główną obiadową Jarosława Kaczyńskiego, panią Przyłębską, prokuratora stanu wojennego pana Piotrowicza, mamy też przecież znakomitą kulturalną panią Pawłowicz, mamy pana Muszyńskiego, który jest dublerem i tam są grupy, które są ze sobą zwaśnione, bo jest grupa, która zależy od Zbigniewa Ziobry i to on im mówi, co oni mają zrobić i jest grupa pana Jarosława Kaczyńskiego, która mówi, co ma zrobić, czyli konflikt z ław sejmowych, konflikt z Rady Ministrów został przełożony do para Trybunału, ale mnie tak naprawdę mało interesuje, czy oni ze sobą gadają, czy nie gadają. Ja jestem zainteresowany, żeby te pieniądze trafiły do naszych obywateli, do naszych przedsiębiorców, którzy naprawdę mają bardzo trudną sytuację finansową. Mnie mało interesuje, czy pani Pawłowicz lubi pana Święczkowskiego, czy pana Muszyńskiego, czy panią Przyłębską, czy gotują wspólnie obiady dla Kaczyńskiego, czy on je mielonego, czy schabowego. Ja chcę, żeby były te pieniądze w Polsce, bo te pieniądze się Polkom i Polakom należą. 677 dni bez pieniędzy z Unii Europejskiej to ekonomiczna zdrada stanu przez ekipę Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę. No dlatego, że nie ma zgody politycznej, bo Zbigniew Ziobro bierze swoich ludzi i mówi, macie nie przychodzić, ma was nie być 11, macie nie robić frekwencji, bo ja wam na to nie pozwalam. Oni doprowadzili, że paratrybunał konstytucyjny nie jest trybunałem konstytucyjnym i jeszcze ten paratrybunał sparaliżowali. Czyli to są ludzie, którzy tak na dobrą sprawę, dla stołków, dla władzy, dla własnego dobrobytu, totalnie zrobią wszystko, nie patrząc na przyszłość naszego kraju. Tylko wtedy
wtedy, kiedy Kaczyński z Ziobro usiądzie i dogada się za zamkniętymi drzwiami, ta sprawa pójdzie do przodu. Ale czy oni się dogadają za miesiąc, dwa, trzy, cztery miesiące, ja tego nie wiem. Natomiast wiem jedno, dzisiaj inwestycje w ramach tych pieniędzy europejskiej, niektóre by się już kończyły. Mogły być rozbudowane szkoły, wybudowane szpitale, budowane tanie mieszkania na wynajem, o co wnosiła i proponowała Lewica, bo my byliśmy za tym, żeby te pieniądze przyszły do Polski i mieliśmy pomysł, jak te pieniądze powinny zostać wydatkowane, ale Prawo i Sprawiedliwość woli się dalej kłócić. A tak naprawdę kłóci się Ziobro z marginalną partyjką 07 z Jarosławem Kaczyńskim, którym nie zależy na Polsce, tylko zależy na własnych politycznych interesach. Dziękuję bardzo.